tak jak Państwo wiecie, trasa liczy 10 tysięcy metrów, jest to trasa atestowana, czyli co do metra zmierzona przez licencjonowanych przedstawicieli Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Startujemy z ulicy Stawki, w okolicach ulicy Stawki i biegniemy cały czas prosto, najpierw ulicą Jana Pawła II, wiaduktem nad alejami jerozolimskimi, Chałubińskiego do Alei Niepodległości. Zawracamy przy ulicy Rakowieckiej i drugą nitką tych wymienionych przeze mnie ulic wracamy do linii start, która jednocześnie będzie linią mety, tylko usytuowaną po drugiej stronie ulicy. Uczestniczy Nordic Walking będą zawracali na wysokości ulicy Koszykowej i mają to przejście, tak jak już mówiłem, 6,5 km. Jest założenie, że uczestnicy Nordic Walking poruszają się tylko prawą stroną jezdni. Biało-czerwona flaga tworzona przez uczestników naszego biegu. Są w pakietach znajdują się koszulki białe i czerwone. Ci, którzy mają koszulki białe, ustawiają się po stronie bliższej torom tramwajowym. Ci, którzy są w czerwonych koszulkach, bliżej krawędzi jezdni. Daje to bardzo fajny efekt wizualny. Oprócz tego, że na starcie wszyscy uczestnicy ośpiewują hymn narodowy, w trakcie biegu w okolicach będą odbywały się rekonstrukcje historyczne przez grupę rekonstrukcyjną Zgrupowania Radosław, a także będziemy mogli obserwować pokaz woltyżerki wojskowej, która zostanie wykonana przez Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii pierwszego Pułku Ułanów Krechowieckich imienia Bolesława Mościckiego. Dodatkowym elementem przygotowawczym, który umożliwiamy naszym uczestnikom, jest cykl wykładów, które odbędą się 10 listopada w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych na ulicy Stawki. Jeden wykład prowadzony przez magister Justynę Mizerę będzie dotyczył diety biegacza, a drugi wykład przez pana doktora Krzysztofa Mizerę prowadzony będzie dotyczył układu krążeniowo-oddechowego biegacza. Będzie to trochę informacji takich bardziej specjalistycznych. Jest kilka nagród specjalnych. To są sygnety, których jest 6, jeśli się nie mylę. Otrzymują te sygnety zwycięzcy w kategorii kobiet i mężczyzn, a także zwycięzcy biegu na wózkach. No i dodatkowo otrzymuje ten sygnet osoba, która zajmie miejsce 1918 i jeśli się nie mylę, 95, tak? Dobrze, to jest 95. rocznica. To jest taka losowa nagroda, żeby każdy uczestnik w tym biegu mógł taką nagrodę, miał szansę, oprócz tych, którzy no, zajmują się bieganiem bardziej profesjonalnie, żeby mógł taką pamiątkę uzyskać.